Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Debajnie Kwezak Afterbirth Plus. Jakbyście nie wiedzieli, byłem troszkę chory, miałem zapalenie płuc, dlatego nie mogłem za bardzo nagrywać. Nadal mnie zarąbiście gardło boli, ale jeżeli chodzi o wszystko inne, gorączki żadnej nie mam, całkiem nieźle się czuję, więc pomyślałem, że może coś nagram. Zagramy sobie dzisiaj, nie wiem, standardowo Isaaciem raczej. Dawno nie graliśmy, najbardziej podstawowa postać. Ja wiem, że prac z facebookowej grupy tutaj dla was nie mam. Tutaj macie Sida, a my na start mamy... To coś, co laguje przeciwników raz na jakiś czas, bo mieliśmy w ostatnim podejściu zająć życie Eden's Blessing. No nie jest to najlepszy przedmiot, szczerze mówiąc. Nie wiem, na jakiej zasadzie on dokładnie działa, bo go chyba nigdy nie brałem. No nie, no widać, że ci przeciwnicy raz na jakiś czas lagują, rzeczywiście. Ale czy to będzie dobre, czy to może nawet będzie na minus, zobaczymy. Bo jeżeli czasem ataki przeciwników będą się lagowały, to nie za bardzo będę miał jak ich unikać. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale i za kim gramy, więc nawet jeżeli dostaniemy jakieś słabe przedmioty, to i tak powinno pójść spoko. W końcu będziemy mogli sobie wszystko bezproblemowo pozmieniać. Boże święty, co to jest za pokój w ogóle, jak chory? Kto wymyślił coś takiego? Najgłupszy pokój na pierwszym piętrze, jaki chyba można dostać. Dużo pająków, jeszcze podwójnych, dużo much. Dobrze, że nie gramy jakąś Magdaleną z zmniejszoną szybkością poruszania się, albo nie wiem, kto ma jakieś małe obrażenia, F-kom, bo bym chyba tutaj nie wyrobił. Idziemy do naszego treasure roomu. W końcu będę mógł wchodzić do treasure roomów, bo z tego co kojarzę, ostatnie podejście to był ten anielski challenge i miałem zakaz wchodzenia do Angel Roomów. Boże święto, i naprawdę często się lagują. No i właśnie. Nie za bardzo wiem, kiedy taki ziomuś w końcu skoczy, bo animacji w ogóle nie widać. No ale jak na razie, szczerze mówiąc, to ten coś tam lagując przeciwników działa całkiem ok. Myślałem, że to troszkę gorzej będzie działało, a tu ich laguje naprawdę dosyć często. Zobaczymy, jak to będzie na bossach, bo to mnie chyba najbardziej ciekawi. Mi się wydawało, że to jest słaby przedmiot, bo było napisane, że laguje też pociski przeciwników. Ale o właśnie, dziwnie strasznie ten pocisk się zlagował. No nie, no to jest akurat bardzo słabe. Nie chciałbym, żeby się lagowały pociski przeciwników, bo potem nie za bardzo wiem, jak tego mam unikać. Co mamy w pierwszym treasure roomie? Curse of the Blind, Sulfuric Acid, czyli delikatny, bardzo delikatny damage up. Ale i tak bym go wziął. Na dodatek mamy dwa specjalne pokoje, jeden dalej od walki z bossem i nadal nie wiem, który z nich to jest sklep, który nie. Chyba ten dalej od walki z bossem to jest nie sklep. Ale do niego nie będę i tak chyba wchodził. Chociaż jeśli to jest biblioteka, to mamy szansę na zostanie bookwormem, dlatego się cofnę. Niech będzie. Tutaj tak w ogóle może być secret room, więc jeżeli to jest sklep, możemy się o tym bardzo łatwo przekonać. Kluczyk, bardzo fajnie. Kluczyk na pewno nam się przyda na kolejne piętro. A tu mamy bibliotekę jednak. Trzy książki, świetnie. Na trzech książkach mi zależało. Mamy przemianę w bookworma. Satanic Bible użyjemy po walce z bossem. Do sklepu nie idziemy, D6 biorę ze sobą. I książek chyba nie zmieniamy. Chociaż nie, książki i tak zmienimy, bo nie użyjemy D6 na walce z bossem, bo po prostu nie widzimy. Bardzo fajnie, przemiana w bookworma sprawia, że raz na jakiś czas, sami widzicie, strzelamy podwójnymi pociskami. Moja druga ulubiona przemiana w grze, zaraz oczywiście po przemianie w Gapiego. Ej, nie, no naprawdę nieźle działa ten lag, szczególnie na takich przeciwników, którzy sami się mogą zabić. Co to jest? Mom's Coin Purse, czyli piguły. To może zróbmy tak. Zmieńmy przedmioty. Użyjmy najpierw oczywiście Satanic Bible, potem użyję tych piguł. No to jest słaby przedmiot, nie lubię piguł, sami o tym dobrze wiecie. Tu było Satanic Bible? Nie, chyba tu. Tak. Użyjmy sobie, przedmioty zmieńmy. Book of Revelations, bardzo fajnie, że się trafiło na tym piętrze. Na następnym nie będziemy musieli walczyć z jeźdźcem Apokalipsy. Book of Belial. I może się trafi 48 Hour Energy. This is down, to jest najgorsza piguła, jaka mogła nam się trafić. Także mam nadzieję, że... No nie, no druga nie może nam się trafić. Nie wiem, co tam złego jeszcze nam się mogło trafić. Mam nadzieję, że dostaniemy pigułę Tears Up, jeżeli mamy Tears Downa.
Opłacałoby się nawet wejść do sklepu i znaleźć PhD, żeby ten Tears Down stał się Tears Upem. Speed Up, no coś niby na plus, ale ten Tears Down bardzo boli. Wysadźmy 3 maszyny, bo chyba 3 to jest max, jaki możemy wysadzić. Albo 4. Okej, kolejna piguła, tej nie znamy. Tears Up, Paralysis, okej, to nic nie robi. Co mamy w skrzynce? Bomba, piątka. Ej, brakuje nam zaledwie jednego coina, żeby sobie coś kupić w sklepie. Idziemy do sklepu, mamy masę coinów. Jeżeli tam jest PhD, ja z chęcią to wezmę. Albo bateria. Jeżeli mamy baterię w sklepie, możemy po raz kolejny zmienić przedmioty w bibliotece. A to za tym idzie, zaraz będziemy mieli tak naprawdę tam przedmioty do dostania za free. Tu jest bateria? Nie ma niestety. Kurde, szkoda. Jakiś na przecenie przedmiot, ale nie chcę go za bardzo brać. Piguły też nie chcę brać. Damy sobie chyba spokój na tym piętrze ze sklepem. Lecimy na kolejne. Kluczy mamy naprawdę sporo. Mamy teraz 17 coinów, więc... No właśnie, co ja chciałem kupić? PhD, jeżeli będzie PhD dostępne, jak przecież ja nie widzę przedmiotów, bo mam głupie Curse of the Blind na pierwszym piętrze. Ale lepsze Curse of the Blind na pierwszym piętrze niż na drugim, bo na drugim mamy 100% szans na Devil Room. Dobra, lecimy na kolejne piętro. To poszło, no, powiedziałbym, że nawet nieźle, gdyby nie ten Tears Down. Ten Tears Down bardzo boli. Mam nadzieję, że czym prędzej znajdziemy jakieś Tears Upy, bo bez tego będzie kiepsko. Kurde, naprawdę mi się spodobał ten przedmiot. Fajny jest ten luck jednak, zmieniam zdanie. Teraz jak będzie czasem na przecenie w sklepie, to go nawet chyba będę kupował. No, chociaż nadal te pociski lagujące, to jest mimo wszystko coś złego. To mi się bardzo nie podoba, ale sami przeciwnicy lagujący to jest naprawdę spoko opcja. Do Curse Roomu sobie wejdziemy, ale za 3 pokoje, jak będziemy mieli ładunek. Jeszcze chciałbym mieć drugą bombę. A, mam 2 bomby, dobra. Jedną bombę oczywiście użyjemy tutaj na kamieniu z X-em. Drugą bombę wypada zawsze mieć w Curse Roomie na potencjalne ogniska. A z ognisk możemy dostać Soul Hearta, więc no tak naprawdę wyjdziemy na zero. No nie, no ten Tears Down naprawdę boli. A w ogóle nasze strzały z Sulfuric Acid mają możliwość rozwalania kamieni, tego nie wiedziałem. Fajnie się dowiedzieć. Oby to był jakiś na tyle dobry przedmiot, żebyśmy go nie musieli rerollować. To nie jest dobry przedmiot. I się boję, że nie dostaniemy kolejnego rerolla na to piętro. Dlatego na razie go nie będę rerollował po prostu. Miejmy nadzieję, że... Przedmiot w Devil Roomie i walce z bossem będzie na tyle dobry, że ten reroll nam zostanie na ten Treasure Room. My się wrócimy teraz do Curse Roomu. No, to nie jest dobry Curse Room, na pewno, nie? No nie, no te Tearsy straszne są. Na takich przeciwników jak pająki ten Broken coś tam się przydaje. Wszystko co nie strzela i tylko nas goni, to jest na pewno dobry przeciwnik do zlagowania. Przepraszam, będę raz na jakiś czas kaszlał. Jak mówiłem, już antybiotyku od dziś nie biorę i powinno być wszystko ok, ale nadal czasami mnie tak na kaszel weźmie, że mam nadzieję, że wam to po prostu nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało. Zabijmy może najpierw pająka. Ta przemiana w Bookworma nas ratuje. W sklepie nic ciekawego. Jest bateria, dobra, to jednak jest coś ciekawego, więc mamy pewność, że jakiś przedmiot będziemy sobie mogli zmienić. Lecimy na tą walkę z bossem. Walka z Pinem, więc naprawdę bardzo łatwy boss. Miejmy nadzieję tylko... Olą się fajnie buguje. Od razu jak się blokuje, to spada w tym samym miejscu w dół. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli walczyć z Krampusem. Bardzo bym nie chciał walczyć teraz z Krampusem. Nie mam w ogóle przedmiotów do walki z nim. Nie mamy statystyk do walki z nim. Little Steven jest słaby. Gapi's Head sobie weźmiemy i zmienimy oczywiście. 1/3 przemiany w Gapiego. Użyjemy, całe 3 muchy dostaniemy, nic ciekawego niestety. I damage up oprócz tego, bardzo fajnie. I teraz trochę mam zagwozdkę, bo nie wiem co zmieniać. Wydaje mi się, że bardziej opłaca się zmieniać przedmiot w walce z bossem. Bo w walce z bossem jest większa szansa na Tears Upa, a na nim nam teraz najbardziej zależy. Mamy całkiem spoko obrażenia, teraz wypadałoby dostać Tears Upa, więc sobie zmieniamy na laczki. Laczki jest spoko, daje nam Soul Hearta, 2 kluczyki i Luck Upa.
ale no liczyłem na coś lepszego. Nadal mamy szansę na znalezienie jakiejś baterii, nie wiem, możemy po prostu przejść po piętrze, chyba ostatni pokój nam został. No właśnie, więc jednak tutaj nic ciekawego nie znajdziemy, tu może być zwykły secret room. I jest. Z tego również może wypaść bateria, więc ryzykujemy. No niestety, nic nie wyleciało, mamy 15 coinów, moglibyśmy sobie coś kupić w sklepie, ale nie pamiętam, żeby cokolwiek ciekawego tam było. To nawet nie wiem co robi, więc... To nie jest nic ciekawego. Tu natomiast z prawej strony jest duża szansa na Super Secret Room, który również tu oczywiście jest. I Eternal Heart, bardzo fajnie. HP upa sobie za darmo dostaliśmy w zamian za bombę. Lecimy na kolejne piętro. To poszło fajnie, naprawdę fajnie. Tego damage upa dostaliśmy, ja z niego się bardzo cieszę. Na dodatek jesteśmy w 1/3 gapi, mamy zablokowane Devil Roomy. Wszystko co byśmy chcieli zrobić tak naprawdę dostaliśmy. Oprócz tego głupiego Tears upa. Szczerze mówiąc, to mega się również cieszę z tej piguły, którą dostaliśmy wcześniej, z tego speed-upa. Sami dobrze wiecie, że ja nienawidzę grać na standardowym speedzie. No, na standardowym jeszcze jako tako, ale na speedzie mniejszym jak standardowym to ja bym się zabił chyba. Przedmiot! Słaby, ale przedmiot, czyli jest do zmiany. No i co? Z takim 1.15 mógłbym grać do końca gry tak naprawdę. Nie pamiętam, czy mówiłem o pracach z facebookowej grupy. Wiem, że ich nie pokazałem. Pokażę je na następnym odcinku. Stigmata. Świetnie. HP up, damage up. Bardzo dużo damage upów w dzisiejszym podejściu dostajemy. I fajnie. Ciebie może na starcie rozwalimy. Czemu te drzwi na dole są rozwalone? To mnie bardzo ciekawi. Już tu nic nie eksplodowało. One były otwarte na starcie? Dziwne. Mamy sklep. PhD, proszę PhD. Nie pamiętam jak wyglądała piguła, która dała nam Tears Down. To była jakaś piguła z kropeczkami chyba. Ale stopwatch, o kurde, i jeszcze obieraczka do ziemniaków. Są dwa fajne przedmioty. No, stopwatch jest lepszy. Ale obieraczki również bardzo chciałbym kupić. Stopwatch nie dość, że daje nam naprawdę potężnego speed-upa, no... Sami pewnie wiecie. Jeżeli otrzymamy teraz obrażenia, wszyscy przeciwnicy do końca pokoju będą spowolnieni dwa razy. Przegenialny przedmiot. Natomiast bardzo chciałbym również dostać tą obieraczkę do ziemniaków. Mamy strasznie dużo czerwonych serduszek. Ona zabiera nam czerwone serduszka, w zamian daje nam statystyki i części midboya. My nie mamy żadnego orbitala, więc już z samego tego powodu z chęcią bym to wziął. Pozbyłbym się z chęcią naszych czerwonych serduszek. No i statystyki, to jest super. Sojmik, o nie, tego na pewno nie bierzemy. Chyba, że jakimś cudem Libre dostaniemy w tym, na tym piętrze, ale to jest chyba już niemożliwe. Wzięliśmy przedmiot z Treasure Roomu, a tylko w Treasure Roomie może się trafić Libra, z tego co kojarzę. Chyba, że w jakiejś złotej skrzynce, ale to naprawdę szanse są no, totalnie tak zerowe, że na to nie liczę. Lecimy sobie dalej, mam nadzieję na... No jeszcze z jeden reroll. Na pewno chciałbym mieć rerolla gotowego wchodząc na walkę z bossem. No ale jeżeli tam dostaniemy dobre przedmioty, albo w potencjalnym Devil Roomie również dostaniemy dobre przedmioty, bo nadal będziemy sobie mogli zmienić to głupie Soymilk. To jest zawsze jakiś dodatkowy przedmiot dla nas. W Challenge Roomach chyba mogą się trafić wszystkie przedmioty, które mogą się trafić w Treasure Roomach. Nie jestem tego pewny, ale tak mi się wydaje, że tak to właśnie działa, więc ja liczę na coś w stylu, na przykład, nie wiem, Polyphemus. To byłby chyba najlepszy przedmiot, który moglibyśmy teraz dostać. Albo coś, co bardzo, bardzo nam zwiększa... O nie, przy tych muchach to jest dziwne. Coś, co bardzo nam zwiększa na przykład Tearsy, Sadonion. Bateria, świetnie. Złoty kluczyk, również bardzo fajnie. Szkoda, że troszkę nie wcześniej, ale kluczy mamy i tak na tyle dużo, że jakoś specjalnie się tym nie przejmuję. Musi być przeciwnik w pokoju tutaj na końcu. Dobra, jest walka z Glatonim. Możliwe nawet, że dostaniemy kolejny przedmiot do zmiany, bardzo fajnie. Jak nie, to po prostu to jest HP up. HP up również nam się przecież przyda. Jakbyśmy mieli tutaj HP upa, byśmy mogli mieć jednego pełnego midboya.
I jeszcze jednego orbitala, to by było super. 3 coiny, bardzo jeszcze fajnie, jakbyśmy dostali kolejne 5 coinów. Nie pamiętam, czy w sklepie był gościu z coinami w oczach. Jeśli tak, to z chęcią go wysadzę, bo będziemy mieli 15 coinów na tą obieraczkę do ziemniaków. Nie ma, ale jest szansa na 2 coiny. Albo 2 pająki. Ale przecież mam maszynę do donate'ów. Mogę wysadzić maszynę do donate'ów, zapomniałem kompletnie. Dobra, co robimy? Idziemy najpierw na walkę z bossem. Potem sobie wracamy, bierzemy baterie, zmieniamy przedmioty. Tak jak leci. Walka z Pipem. No nie lubię walki z Pipem, szczerze mówiąc. Miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie. Jak jest zlagowany, bardzo łatwo go trafić. Jak jest przestraszony, nie biegnie w naszą stronę, to też plus. Także akurat na Pipa mamy całkiem niezłe przedmioty. Jeżeli zostaniemy trafieni, drugi raz raczej nas nie trafi, bo będziemy mieli wszystko dwa razy spowolnione, mając w końcu stopwatcha. Nie no, z takimi przedmiotami, z Pipem się walczy całkiem przyjemnie, no i super. Musiałem wykrakać oczywiście. Ej, czemu te oczy nie są spowolnione? Ale chamstwo. Oczy też powinny być spowolnione. Pip jest odporny na działanie stopwatcha. Dlatego go bardzo nie lubię. Proszę Devil Room. Jest Devil Room z przedmiotami Gapiego, to by było najlepsze. Goathead, no... Nie mogę narzekać, nie mogę narzekać. Na pewno Goated jest genialny. I teraz nie wiem, co bardziej mi się opłaca rerollować. To jest range up i to jest średni przedmiot raczej. Więc wolałbym go zrerollować na coś lepszego. I bardziej bym go wolał zrerollować jak Soy Milk. HP up. HP up nam się może przydać. HP up sobie weźmiemy, to nie jest zły przedmiot w końcu. Weźmiemy sobie baterię, zmienimy przedmiot w Challenge Roomie. Na dodatek od razu dostaniemy 3 ładunki na kolejny. Ale zanim jeszcze pójdziemy do Challenge Roomu, wejdźmy sobie do Crest Roomu. Może tam będą jakieś przedmioty fajne. No, Blackheart, czyli po prostu wyjdziemy na zero. Tyle dobrego. Co to było? Co to było? 20 coinów. Pierwszy raz coś takiego mi się trafiło w ogóle w grze. Ale trzadzior. O, jeszcze damage up razy 2. Szkoda, że tirsy mamy słabe. O kurde. Nieźle. Zanim weźmiemy tego damage upa, wypadałoby użyć tego parę razy. Bo jak dostaniemy tears up, to wyjdziemy na tym na plus. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle dostać tears up. A nie, tylko zwiększa obrażenia i zasięg. Nie wiem, czy chcę mieć trzecią część Meat Boya. Chyba nie chcę. Chyba ta mi wystarczy. Dwa czerwone serduszka zostawimy sobie na potencjalne, na pewne Devil Roomy na następnych piętrach. My sobie zwiększyliśmy 2 razy obrażenia. No, całkiem fajnie to wyszło. Idziemy wziąć tego damage upa. I bardzo, bardzo teraz potrzebuję. O Jezu, jaki zasięg mamy tragiczny. A, bo shot speed mamy taki mały. Bardzo teraz potrzebuję albo shot speed upa. Albo jeszcze tears upa, bo bez tego to jest makabra. No, bez tego to będzie makabra, serio. No tak naprawdę Yves Mascara to nie jest dobry przedmiot, szczerze mówiąc. Ale ja go lubię, bo lubi mieć po prostu chore obrażenia. On to pozwala mieć. Mamy 6 bomb. Super Secret Room jakiś może? Tu na dole? Nie, nie ma szans. No, Super Secret Room raczej nie znajdę, na to szanse są dosyć małe. Znaleźć możemy natomiast zwykły Secret Room, który może być, nie wiem, na lewo, tutaj. 2 przyciski. Z nietoperzami, czyli nic ciekawego. Ale chociaż bombę dostaliśmy jedną w gratisie. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Mamy mało dosyć zdrowia, ale mamy w końcu gwarantowane Devil Roomy, więc bardzo na nie liczę. Jakiś pakt by się przydał. No, cokolwiek nam zwiększa tirsy, bo z takimi tirsami to jest tragedia grać. Mimo bardzo dobrych obrażeń jak na tę porę gry. Mamy sporo coinów, więc też w sklepie moglibyśmy coś ciekawego dostać. Ale co tak naprawdę w sklepie nas teraz interesuje? Sam nie wiem. To jest dopiero Caves 2 z paranoją. Strasznie długo trwa podejście, no ale zawsze tak się gra, gdy biorę Isaaca.
tak naprawdę możemy wysadzić tą toaletkę. Znamy dosyć sporo pigu, jestem pewny, że o tak, to jest tears down, więc drugiej takiej nie dostaniemy range downu, serio. Relax. Bardzo chciałbym PhD, naprawdę, bardzo chciałbym PhD. Mamy jedną pigułę tears down, jedną pigułę range up, one by się, range down znaczy się, one by się zamieniły w te dobre wersje. I na tych dobrych wersjach bardzo mi zależy. Także teraz sklepy to jest priorytet, tylko i wyłącznie dla tego głupiego PhD. Jeszcze na tym piętrze mamy nawet tą pigułę tears down, więc bylibyśmy w stanie sobie od razu je zwiększyć. Mamy ładunek, nie lubię chodzić z ładunkiem. Kurde, Himatemizus, mogłem nie podnosić tych czerwonych serduszek, moglibyśmy teraz sobie wejść do tego boss challenge roomu, no ale nic. Co to jest? Bergas, czyli nic. To jest chyba sklep. Stars, teleport do treasure roomu. No, w sklepie grid, także nie fajnie. Nie wiem, kiedy strzelisz. Jeszcze zlagowane strzały masz. No co za chamstwo, co za chamstwo. Masę coinów dostaliśmy, przynajmniej wiem, że na następne piętra nie musimy się o kasę w ogóle martwić. Zresztą te dwie dziesiątki, jak się trafiły, to był szok. Dwa przedmioty, super, oba słabe, ale dwa przedmioty do zmiany. 25 coinów, no to jest raczej dla nas niepotrzebne. Brother Bobby, jeden z najgorszych familiarów w grze, więc również dla nas niepotrzebny. Bardzo liczę tutaj, Petrified Poop, bardzo fajnie, jeszcze więcej coinów będziemy mieli. Bardzo teraz liczę na... O Jezus, jak to się nazywa? Na rerolle po prostu. Żeby jak najwięcej tych przedmiotów zmienić. W treasure roomach też całkiem sporo z tears upów do dostania, więc no ja strasznie na te tears upy liczę teraz. Jak to da? Cały? Cały soul heart. Zapominam ciągle, jak działa te pół soul hearta. Dziwne to jest, ale... Ważne, że jeżeli mamy pełne czerwone zdrowie, to daje nam całego soul hearta, więc nic nie tracimy. Wow, 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 ale tu jest tych głupich zatrzymujących się pocisków. Jezu, jaki ja mam mały zasięg. Dobra, jeden przeciwnik wysadził wszystkich. Małe kubki. No, akurat nie lubię walczyć z dużą liczbą słabych przeciwników, jak mamy takie tirsy. Złota skrzynka. No, kluczyk się zwrócił, chociaż strasznie dużo coinów mamy. Naprawdę mógłbym z tymi coinami robić co tylko zechcę. A skoro mamy dużo coinów, oddajmy je do maszyny. Jak się zatrzyma po trzech, to się zatłuka, nie? 5, 6, 7, 8. No, jestem jak na razie pozytywnie zaskoczony tą maszyną. Tak do 30 oddamy, jeżeli tak się uda w ogóle. Ej, no bez jaj, zaraz na tej maszynie będzie 100 coinów. No, 95 coinów chyba zostało, z tego co tam kojarzę, nie pamiętam dokładnie. Także naprawdę nieźle. Na tej maszynie 100 coinów nie było już chyba od... No, od bardzo dawna, więc jestem zadowolony. Ale najgorsze jest to, że tu zaraz będzie walka z bossem, więc ja nie używam tego rerolla na treasure room. Bo drugiego rerolla nie dostaniemy, jestem tego prawie pewny. Nie wiem, tutaj max dwa pokoje i powinna być walka z bossem. No i nasz gwarantowany devil room, a na niego zdecydowanie bardziej wolę zatrzymać rerolla jak na treasure room. Chociaż dwa przedmioty, no nie wiem sam, zobaczymy. Jak to będzie przedmiot, tylko jeden do zrolowania na przykład w Devil Roomie. Kurde, jeszcze mógłbym chyba zdobyć rerolla, jakbym się postarał. A może? No, jesteśmy w stanie dostać rerolla chyba. Mamy tutaj boss challenge room w końcu, czyli dwa pokoje. Dwa pokoje, tu jest pięć pokoi. Mamy szansę dostać rerolla. Tego nie otwieramy oczywiście na razie, ale zmieniamy przedmioty w treasure roomie. Tylko jeszcze sobie zobaczymy, co mamy w curse roomie. Hagala, serio, no najgorsza runka musiała się trafić, serio. Dwa razy powiedziałem serio, nieważne. Nienawidzę tej runy, ona jest beznadziejna. Co tu mamy? D8 jest strasznie ciekawe. Ale no nie mogę go wziąć. Raz weźmiemy, zmienimy statystyki i dostaniemy takie gówno, że dajcie spokój. Tiny Planet też nie jest najgorszym przedmiotem. Troszkę go nawet polubiłem, ale...
No nie, no, no chciałbym dostać coś normalnego. O ile się nie mylę, Tiny Planet to jest Tears Up. Ale to nie jest Tears Up, na którym jakoś specjalnie zależy. Liczę na jakiś bardziej normalny może Tears Up. Dobra, mamy przeciwników. To jest najważniejsze. Byleby w każdym teraz pokoju byli przeciwnicy. Mam nadzieję, że jak najsłabsi. Z wami walczyć nie lubię, ale dzięki Bogu mamy dobre obrażenia i... O, lagujecie. Kolejna piguła. Tej nie znamy. Retrovision nic tak naprawdę złego nam nie robi. Hermit to jest teleport do sklepu na kolejne piętro. No i mamy rerolla. Bardzo fajnie. Na dodatek tam mamy do otworzenia złotą skrzynkę, z której może wylecieć przedmiot. Czerwoną skrzynkę, z której może wylecieć przedmiot z Devil Roomu na przykład. Także ja jestem nawet zadowolony. Wiecie co, nawet nie musimy pójść teraz walczyć z przeciwnikami w Boss Challenge Roomie. W końcu Devil Room i tak będzie otwarty. Także lecimy na walkę z Gerdy. No, Gerdy to dosyć prosty boss. Ale jak będzie dużo przywoływała, to mi się to nie będzie podobało, bo mam naprawdę małe tirsy i średnio sobie daję radę z dużą ilością małych przeciwników, tak jak to już parę razy mówiłem. I powoli mi siada głos. Mam nadzieję, że dam radę dotrzymać do końca. Dam tutaj kawusie, który się zaraz napije. I nadal nie wiem, co robić z tym Fortnite'em. Strasznie dużo z was pisało, że nie chcę tego Fortnite'a, ale kurde, naprawdę, tak miło mi się gra. To nie byłby dla mnie żaden problem, żeby to nagrać. No, to jest przedmiot, który na pewno weźmiemy. Przy nim się tirsy prawie nie liczą, więc... Nagle nasz problem z tirsami zanikł. Tylko teraz jeszcze chciałbym zmienić ten przedmiot. Jak wezmę HP upa, będę to mógł wziąć. Tak, będę to mógł wziąć, dlatego teraz lecimy na walkę z bossami w Boss Challenge Roomie i sobie zmieniamy kolejny przedmiot w Devil Roomie. O mój Boże, jakie obrażenia będziemy robić. No serio, teraz w ogóle nas tirsy nie obchodzą. Na nożu co prawda fajnie jest mieć dobre tirsy, bo możemy szybko wystrzeliwać. Wystrzeliwać, tak się w ogóle mówi. Nasz nóż. Natomiast takimi tirsami, jakie mamy przy takich obrażeniach, no, ja już zupełnie się tirsami nie martwię. Teraz tylko damage upy. No i coś, co daje Soul Hearty najfajniej, by jakby jeszcze nam się trafiło. To jest najgorszy przedmiot w Devil Roomie, więc go sobie omijamy na pewno. I co myśmy mieli w walce z bossem? Ale się teraz cieszę, że nie wziąłem tego Tiny Planet. Tiny Planet by nam tak zwaliło w ogóle podejście, gdybyśmy teraz je mieli razem z nożem. Ale jaki tam był drugi przedmiot? D8. No dobra, D8 też nie chcemy. Tirsy nas nie obchodzą, więc D8 również nas nie obchodzi. Mamy świetne obrażenia, fajną szybkość poruszania się, zasięg nas nie obchodzi. Wszystko jest git. Mamy stars teleport od razu na następnym piętrze do treasure roomu. No i tak naprawdę to by było całe piętro. Bardzo się cieszę, że nasz nóż wyleciał. I nóż mi przypomniał w ogóle, że przecież ktoś na grupie zrobił modyfikację ze mną. Miałem to ogarnąć, jak wyzdrowieje, i w końcu zapomniałem. Także przepraszam osobę, która to robiła. Dziewczynę, która to robiła. Sprawdzę może niedługo, jak nie zapomnę. Proszę się upominać na grupie. Nie no, teraz to będzie raczej luzik. Wchodzimy do pokoju z naładowanym nożem. Przeciwników zabijamy jak leci. Jeszcze w zwykłych pokojach jakieś problemy możemy mieć, bo z dużą ilością stałych przeciwników sobie no, najlepiej w świecie radzić nie będziemy. Natomiast z bossami, no to w ogóle problemów nie będziemy mieli. There's options sprawi, że będziemy mieli dwa przedmioty do wyboru w treasure roomach. Small rock, to jest tears up?
Tak, to jest Tears Up. I spory speed down, no ale to nas akurat jakoś specjalnie nie obchodzi. Oj, proszę. Naładowaną kostkę mamy, idziemy na walkę z bossem. Depth 1, więc tutaj sobie będziemy nadal mogli wyjść. Monstro 2. Długo raczej nie przeżyje. Jakby trafił się podwójny nóż, to od razu by spadł na strzała. Speed up. Bardzo mocny speed up. To mi się bardzo podoba. Walka z Krampusem. Obyśmy dostali Lamp of Call, które nam nic nie daje na nożu, z tego co kojarzę. Także zmieniamy, nieważne co dostaniemy. No i jeszcze raz sprawdzę, żeby nie było przypału, że Lamp of Call coś tam niby daje na nożu. Wydaje mi się, że nie. Afterbirth plus synergię. Mam Snipe oraz Lamp of Call. Nie zmieniają nam się jakkolwiek statystyki. Efekt jedynie wizualny, więc nas w ogóle nie obchodzi. Także Lamp of Call sobie zmieniamy na Sister Maggie. No świetnie, żeśmy zmienili przedmiot. Beznadziejny strasznie. Ale może coś lepszego się nam trafi jeszcze później. W końcu zmieniać nie musimy tylko raz. Tą bombę troszkę lepiej mogłem postawić. Kolejny Blackheart, bardzo fajnie. Dużo zdrowia w końcu mamy. Tu na dodatek mamy Sack of Pennies do zmienienia, ale raczej nie dostaniemy tyle baterii, żeby wszystkie te przedmioty pozmieniać. Także zostanę... Nie wiem co to robi, co to jest za przedmiot? Jakieś gluty? Co to jest? Treasure Room. Afterbirth plus. Nie mam zielonego pojęcia, nie widzę tego przedmiotu. Ale go sobie wezmę, albo i nie. Dwie baterie, nieźle. Na razie go zostawię, możliwe, że zmienimy go potem. Start zostawimy na kolejne piętro. Okej, wszyscy szybko padli. Challenge Room nas na pewno interesuje jeszcze. Jak tutaj dostaniemy przedmiot, to już w ogóle będę mega szczęśliwy. No, złota skrzynka, ale i tak nas interesuje. Mamy strasznie dużo coinów. Nie wiem czym dostałem, a tutaj Magiciana sobie możemy użyć. No i mamy naładowaną naszą kostkę, dwie baterie, więc naprawdę sporo przedmiotów zmienić możemy. Oby tylko za pierwszym razem zmieniały się w coś dobrego. Najpierw oczywiście nasz Devil Room, potem zmieniamy w Challenge Roomie. Chyba były dwa przedmioty do zmiany? Jak to działało? W Challenge Roomie czy w... Tutaj mieliśmy dwa przedmioty, tu mieliśmy dwa przedmioty i tu wzięliśmy Roid Rage już, także nas to nie obchodzi. Latanie, strzały spektralne, no strzały spektralne nic nam nie dają, bo i tak nóż jest spektralny, ale latanie na pewno bardzo nam się przyda. Także zmieniamy dalej. Co myśmy mieli w tym... Ten przedmiot, który nie wiem co robi, jakieś Booger Tearsy to są chyba, więc to nie jest nic ciekawego. Zmieniliśmy na Libre, no sobie Milk już przelecieliśmy, Libry nie chcemy. Zmieniamy dalej na Glowing Hourglass, bardzo dobry przedmiot. Ale no, średnio nam przydatny. Jeszcze jest szansa, że dostaniemy jednego rerolla, także polećmy sobie po piętrze, czemu nie? No nie no, jeszcze cztery pokoje byśmy musieli otryć, także raczej się nie uda tego rerolla dostać, ale kto tam wie. Może jeszcze bateria nam się na przykład trafi, to już by było super. Himaty Mizys raczej nam się nie przyda. A jednak sporo pokoi jest. Jak w każdym będą przeciwnicy, to będziemy mieli rerolla. Dobra, ostatni pokój nam został, już nie wierzę, żeby dalej pokoje jakiekolwiek były. Także bardzo liczę tutaj na przeciwników. Są przeciwnicy, mam rerolla, bardzo fajnie. Zmieniamy sobie nadal w Treasure Roomie, potem wrócimy się po Sack of Pennies. Jakoś specjalnie nam to nie jest przydatne, ale też raczej nie będzie nam wadzić, także sobie weźmiemy. TNT, no genialny, po prostu świetny przedmiot, aktywny. Marzenie każdego gracza Isaaca. Bierzemy sobie nasze Sack of Pennies i... No to by było całe piętro tak naprawdę, nie ma tu już nic do roboty. W Devil Roomie przedmiot wzięliśmy, Stars mamy na kolejne piętro. Poszło spoko, to latanie na pewno nam się bardzo przyda.
zawsze troszkę nam zaoszczędzi po pierwsze czasu, a nieraz nawet obrażeń. Z nożem całkiem fajnie to działa, możemy się skitrać nad kamieniem i z nad kamieni tylko przeciwników atakować. Ech, czemu się odwracacie w tym momencie, w którym do was podlatuję? Nie lubię was. Strasznie dużo coinów leci, ja nie wiem w ogóle co z tymi coinami. Te 20, nie mam zielonego pojęcia jaka jest na to szansa, ale pierwszy raz coś takiego mi się w życiu trafiło i pierwszy raz w ogóle coś takiego widziałem. Także... O, super. Także jestem naprawdę i tak zaskoczony dzisiejszym podejściem przez te 20. To chyba z przycisku wyleciało? Nie pamiętam już nawet w jakim to pokoju wyleciało. Dobra, jeszcze dwa pokoje i sobie używamy naszego Stars. Bardzo fajnie, że mamy tutaj baterię. Dwa ładunki akurat dostaniemy, więc lecimy. Szkoda, żadnego przedmiotu nie dostaliśmy, ale mieliśmy tyle tych kluczy, że przynajmniej sobie chociaż zgarnęliśmy jakieś znajdźki. Używamy Stars. A tu nic ciekawego. I to również nie jest nic ciekawego. Baterię sobie zostawię. Baterię wolę trzymać na Devil Room. Chociaż z Devil Roomu sobie teraz nie wyjdziemy, bo mamy walkę z matką. Okej, muszę o tym pamiętać. Sam chyba wszedłem w jakiegoś przeciwnika. Nie mam zielonego pojęcia ile mam zdrowia, ale wiem, że więcej jak jednego przedmiotu w Devil Roomie raczej bym nie chciał brać. Zbyt dużo zdrowia to my nie mamy chyba. Serio, ten zlogowany, o Jezu. Ale chamstwo. I to jeszcze chyba był champion, już w ogóle. Ech. Gdzie jest sklep? W sklepie chcę kupić Solharta i w sklepie chcę kupić jakiś fajny przedmiot. Mamy tyle kasy. Dwa przedmioty sobie byśmy mogli kupić. Trzy przedmioty sobie moglibyśmy kupić. Jeszcze by nam zostało na Solharta i inne duperele. Co to było? Dobra, teraz o zdrowie się jakoś specjalnie nie martwię. Wafer to jest najlepszy przedmiot defensywny w grze. No, tak na równi z Holy Mantle. Ale na trudne walki z bossami Wafer zdecydowanie jest bardziej przydatny. A tu nie mamy nic ciekawego, natomiast możemy te przedmioty zmieniać. I na pewno sobie będziemy je zmieniać. Szczypce na suty. Przynajmniej tam wzięliśmy. Jeden reroll jest tam potrzebny, więc baterię jedną już mamy, to już nic nie jest potrzebne. Solharta kupimy. Zmieniamy dalej. Kolejnego Solharta. Zmieniamy dalej, oczywiście. Damage up, jak najbardziej. Diplopia. Kurde. Na co by nam się mogła Diplopia przydać? Nawet nie mamy za bardzo co skopiować. Ale ją kupię, bo jest super. I zmieniamy dalej przedmioty. Możemy teraz dostać dwa przedmioty. Nie, to nie jest nic dobrego. Hive Mind podwójne? I podwójny ten web? Nie wiem czy to tak działa, ale sobie możemy tak zrobić, czemu nie? Weźmiemy kostkę. Weźmiemy... baterię, a ona jest naładowana, ciekawe. Weźmiemy to. Weźmiemy to. Czy drugi Sackhead działa? Nie mam pojęcia, ale... mam nadzieję, że tak. Więcej baterii teraz po prostu będziemy dostawać. Te przedmioty tu zmieniamy. Drugie Hivemind jest nam niepotrzebne. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, zmieniamy. Nic ciekawego. Kompas. Kompas z chęcią bym wziął. Tylko potrzebujemy jeszcze 3 coinów. To raczej nie problem. Mam taką nadzieję przynajmniej. Jeszcze jeden coin. Może maszynę tam po prostu wysadzimy i tyle. Ech, nie wyleciało, serio. Nie mam pojęcia, ale mam zdrowia, to jest najgorsze. Teraz podnieśliśmy troszkę tych Solhartów w sklepie, więc nie powinno być niby większych problemów ze zdrowiem. Ale nadal, jakbyśmy wzięli dwa przedmioty w Devil Roomie, wątpię, żeby nam zostało zbyt dużo zdrowia.
Moon, użyjmy, czemu nie? Walka z Super Gridem, czyli coinów będziemy mieli jeszcze więcej niż myślałem. Ale tak naprawdę tą ćwiartkę moglibyśmy pozamieniać na jakiś inny przedmiot z Secret Roomu. No. Lecimy do sklepu. Bierzemy, nie pamiętam co tam było, zmieniamy ten garnuszek dziwny. On też nam się nie przyda na trinkety. Kompas bardzo chciałem. Zmieniamy to. To jest losowy trinket. I podwaja efekt trinketów. Moglibyśmy cancer dostać, ale szanse na to są minimalne, więc damy sobie spokój. To nam czasem da baterię, więc sobie weźmiemy i tyle. Dobra, High Priestess, Temperance. Temperance nam się może przydać. Kupimy sobie baterię. Zmienimy przedmiot w Secret Roomie, weźmiemy baterię i lecimy na walkę z bossem. Już nie chcę być na tym piętrze dłużej, bo jak zwykle gram Isaaciem i strasznie się to podejście po prostu przeciąga. Mimo że moglibyśmy jeszcze więcej tu rzeczy dostać. No po co? Naprawdę po co? I tak to już jest wygrane podejście praktycznie. Bierzemy baterię na potencjalny reroll w Devil Roomie. Lecimy na walkę z matką. Mamy jedno czerwone serduszko z tego co kojarzę, o tyle dobrze. Mamy Wafera, więc o zdrowie na kolejnych piętrach chyba nie powinienem się martwić, nawet jakbym wziął dużo przedmiotów w Devil Roomie. Bierzemy Polaroida, a tu... No, Sukubusa wezmę z chęcią, natomiast mały Brimstone mnie za bardzo nie interesuje. Ja go zmienię. No, na nic ciekawego niestety. Serio, mały Brimstone to... No to jest dobry przedmiot. Ale moglibyśmy dostać coś lepszego. Ja was na momencik przeproszę, sobie wypiję mojej kawuni. Curse of the Lost, czyli nie widzimy mapy. Ale zdrowia mamy naprawdę dużo. Dużo mamy również obrażenia, więc Kubus też swoje będzie robił. Blackheart, bardzo fajnie. Nie wiem czemu wyleciał, ale okej. Po prostu chyba tak sobie wyleciał. Temperance, z tego co kojarzę, na DCS nam się przyda, bo nam da po prostu darmowy przedmiot. Także również bardzo fajne. Kolejny Soul Rat, co to jest w ogóle? Super! Nie to, że coś. Tears Down także nas na pewno nie interesuje. Kurde, no mam nadzieję, że jak najszybciej znajdziemy walkę z bossem, bo nie chce mi się po tym piętrze chodzić, gdy nie widzimy mapy. Jeszcze dłużej będzie to podejście trwało przez to. Mimo że mamy sporo baterii, mógłbym się... Co jest z tymi Blackheartami? Mimo że mamy sporo baterii, mógłbym się po to wszystko wracać, żeby zmieniać te przedmioty milion razy, no to serio. Przez przypadek wziąłem. Nie chciałoby mi się po prostu. Mam nadzieję, że w Devil Roomie od razu dostaniemy dobry przedmiot, żebyśmy po prostu się nie musieli wracać i tyle. Bo jeszcze jak w walce z bossem dostaniemy... Co jest z tymi Soul Heartami? Masakra. 4 Soul Hearty już dostałem? Czy mi się wydaje? Od wejścia na to piętro. Chyba 4 Soul Hearty żeśmy dostali. Jeżeli dostaniemy zły przedmiot w walce z bossem, to jeszcze to oleję. Pójdę dalej. Ale jak dostaniemy zły przedmiot w Devil Roomie, ja wiem, że ja będę musiał się wrócić. Będę musiał wziąć te głupie baterie i pozmieniać te przedmioty. No nie, no strasznie długa droga. Mam nadzieję, że ta dobra droga. I mam nadzieję, że dostaniemy mimo wszystko jakiś dobry przedmiot w Devil Roomie. Albo jakikolwiek, bo wziąłem czerwone serduszko i go jak najszybciej chciałbym się pozbyć. O masakra, jak to nie będzie droga do walki z bossem, to ja się zatłukę. Mi się wydaje, jakbyśmy tutaj szli w kółko. Co to za karta? Judgment. A Judgment akurat nam może dać przedmiot, także zagrajmy sobie na nim, byleby nie dał nam tego HP upa. Mapę by nam mógł dać, mamy kompas, z mapą już byśmy mieli prawie pełne mapowanie. Nie widzielibyśmy jedynie secret roomów, które nas jakoś specjalnie raczej nie obchodzą. HP up, no nad tym HP upem się zastanowię. Two of Hearts, nie interesuje nas zupełnie. Jest walka z bossem, świetnie. No dodatek, zaraz obok jest bateria, więc długo się nie będziemy musieli wracać. Tu jest kolejna, super. W walce z bossem Sister Vs długo nie pożyją.
No obrażenia robimy kosmiczne, serio, to się w ogóle niczym nie trzeba przejmować. Dwa przedmioty. To jest książka, ale po co nam książka, więc zmieniamy. Na dwa damage upy? To są dwa damage upy, tak mi się wydaje. Tylko jak działa ta korona? Ona działa jak nie mamy czerwonych serduszek? Devil Room. Przedmioty z Devil Roomu. Gdzie jest ta koronka? Nie mogę tego znaleźć. Coś tam Crown to się chyba nazywa, co nie? Jest, Dark Princess Crown. Daje nam przedmioty, gdy mamy dokładnie jedno czerwone serduszko, a my nie mamy jednego czerwonego serduszka dokładnie. Ale możemy mieć, ale nie chcemy. Więc to sobie oleję. Weźmiemy zwykłego damage upa. Dark Princess Crown sobie po prostu zamienimy. Tu weźmiemy zaraz piżamy chyba. A w Devil Roomie, no tak jak mówiłem, zamieniamy dalej na... No, na przykład Dark Bama. Dark Bam jest bardzo fajny. Potrzebowaliśmy generacji zdrowia. Generację zdrowia dostaliśmy. Bardzo spoko. Ten HP up też jest przecież do zmiany, zapomniałem kompletnie, ale to nie jest dobry przedmiot. Tu zaraz była jedna bateria chyba. Tą jedną baterię sobie weźmiemy. I... Boże, gdzie ta bateria była? Coś mi się chyba porąbało. Dobra, jest bateria, ale droga nie była wcale tak krótka jak myślałem. Lecimy sobie teraz oczywiście na tego... Co tam było do zmiany? Nawet już nie pamiętam. Bob's Rotten Head. Zmieniamy, lecimy na kolejne piętro. O masakra. Co już czuję, że długo nie pogadam. Dlatego się tak śpieszę. Tu nic już nie ma. Lecimy na Womb 2. Lecimy na walkę z It Leaves. Katedrę, The Chest. I po raz kolejny mówię, jak trafi nam się przejście na The Void, nie idziemy. Bo nie lubię. Bo jest nudne. Na The Void jedynie bym szedł jakąś postacią, którą miałam jeszcze zabite Delirium. Nie wiem, na przykład byśmy mieli przerąbane podejście Lostem. No Lostem to zawsze bym szedł, bo Lost to jest specjalna postać mimo wszystko. Ale nie taki Majzakim, gdzie już Delirium zabiliśmy parę razy i tak. I to jest nuda. No. Bateria. Może nam się przydać. Na tym piętrze również dostaniemy Devil Room. Kolejna bateria. Również może nam się przydać. I nic ciekawego. A to sobie akurat zmienimy zaraz. Dużo mamy zdrowia, więc też jakoś specjalnie się tym przejmować nie musimy. Mamy Wayfera. Mamy generację zdrowia w postaci Dark Bama. A tu bomby. Kolejne bomby, ok. I technology. No nie, no nie chcemy technology. Ostatni reroll. Resztę sobie zostawiam na... No dobra, jeszcze jeden reroll. Resztę baterii, jeżeli jakiekolwiek wylecą, zostawiam na potencjalny Devil Room, bo nie chcę wywalać wszystkich na jakiś głupi przedmiot. No właśnie. W zwykłym pokoju. Damage up, bardzo fajnie. Tu off space, jeszcze więcej kluczy, jakbyśmy mieli mało. Gdzie walka z bossem? Dobrze, idę. Ej, to teraz wypadałoby trochę baterii zgardać, bo w ogóle nie mamy. Dobra, jest jedna bateria. Tak naprawdę już ją możemy podnieść. Ale dziwnie się lagują ci segmentowi przeciwnicy. Walka z It Leaves. No długo nie potrwała. Lecimy na Devil Room. Dwa bardzo dobre przedmioty. Najpierw sobie weźmiemy Dead Cata, aby za darmo tak naprawdę wziąć marki, się pozbyć od razu czerwonego serduszka. Jesteśmy w dwóch trzecich gapim. Bardzo szkoda, że nie trafił nam się trzeci przedmiot, no ale mówi się trudno. To by było całe piętro, nic nie mamy do zmiany, nic tu nie mamy do roboty, do specjalnych pokoi nie idę. Lecimy na katedrę. Jest szansa, że możemy dostać przedmiot gapiego w The Chest ze złotej skrzynki. Jakiś chyba przedmiot gapiego może się trafić, nie wiem, ogon na pewno się może trafić. Gapi Scholar nie jestem pewny, wiem, że to z czerwonej skrzynki na pewno, ale czy ze złotej? Albo Jokera możemy użyć na tym piętrze.
No, to nie jest sprzęt do Gapiego, ale jest jeszcze jedna szansa. To również nie jest sprzęt do Gapiego, ale weźmiemy, bo czemu nie? Death's List, czyli teraz przeciwnicy będą dawali nam statystyki, jeżeli zabijemy ich po kolei. Czego ja już nie zrobiłem. No to jest dosyć trudne zabijać tak przeciwników po kolei, jak się pokazują na liście. Szczególnie jeszcze, gdy mamy Sukubusa, który sam zabija połowę przeciwników na piętrze. Two of Diamonds, jakbyśmy mieli za mało coinów. Temperance sobie zostawiamy oczywiście jako dodatkowy przedmiot. Kolejna bateria, raczej na nic. I mamy walkę z bossem. Całe piętro. Walka z Isaaciem. No mamy tyle zdrowia, mamy Wayfera, mamy generację. Ja w ogóle się nie muszę przejmować tym zdrowiem. Po prostu będziemy wchodzić w przeciwników i ich zabijać. Lecimy na kolejne piętro, lecimy na The Chest. Temperance używamy, wysadzamy. I otwieramy 5 skrzynek. Jednak to tak nie działa. Albo pozmieniali, albo nie wiem. Runeback może się trafi Perthrow. Lecimy na walkę z bossem, nie ma co tu już w ogóle siedzieć. Boże, jak tu jest dojście do tej walki z bossem, strasznie długie. 10 wyleciała, bardzo fajnie. Chociaż co nam tak naprawdę to zmienia? O masakra. To podejście jest wygrane od momentu, w którym podnieśliśmy Mom's Knife. To jest za dobry przedmiot. Anzus. Całą mapę widzimy, o tyle dobrze. Ja w ogóle mam przecież rerolla na kostce. Kompletnie o tym zapomniałem, że mam przecież D6, więc zmieniamy przedmioty. Nic ciekawego, niestety. Lecimy najkrótszą drogą raczej do walki z bossem. Baterie sobie podniesiemy. O mój Boże! O nie! To są złe przyciski, tu nie chcę nic rozwalać. Najgorsze przyciski na świecie. Nic ciekawego niestety. 6 razy Super Envy, czy mi się przewidziało? Z tego co dobrze kojarzę, kiedyś albo mi się wydaje, albo Maw of the Void i na przykład Serpent's Keys mogły z każdego segmentu Envy'ego pojawić Blackhearta. Sobie wyobraźcie, pokój taki mały z 6 super Envy'mi chyba. I macie Maw of the Void, które zabija wszystko. No dostaniemy tak, nie wiem, 40 Blackheartów. Na tym starym oczywiście. Mało dowoj, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak działało. Teraz na pewno tak nie działa, bo wiele razy zabijałem Super Envy'ego i nic nie dostawałem z niego niestety. No i tak naprawdę to by było wszystko, całe podejście. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Sorki za przerwę jeszcze raz, ale no zdrowie niestety to nie jest coś, nad czym zawsze mogę panować. Myślałem, że może jakoś streama bym zrobił przed świętami. Nie pamiętam, kiedy mam wolne. Od czwartku chyba już nie muszę chodzić na zajęcia, więc jedynie jutro i pojutrze. Znaczy, tak jak wy oglądacie, wtorek i środa mam zajęcia. Czyli w środę wieczorem mógłbym zrobić jakiegoś streama albo w czwartek. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja wam jeszcze raz po prostu bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, mi się widzimy w następnym. Raczej nie za szybko, bo teraz są święta i będę wracał po prostu do domu na imprezę urodzinową mojej mamy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!